Cóż pan tak studiuje, panie Ekdal? Album, proszę pana. A, fotografie. To oczywiście coś dla pana. A czy nie przyniósł pan jakiś swoich? Nie, nie przyniosłem. Jaka szkoda. To tak dobrze robi na trawienie, kiedy człowiek siedzi i ogląda fotografie. No i jest temat do rozmowy. Te wszystkie dodatki przyjmowane są z wdzięcznością. Panowie uważają, panie Ekdal, że kiedyś jest zaproszony na obiad, trzeba zarobić na chleb i sól. Cóż, domu, w którym dobrze karmią, jest to prawdziwą przyjemnością. Powie coś, Jalmarze. A cóż ja mogę powiedzieć? A czy nie uważa pan, panie Berle, że Tokaja jest zdrowy na żołądek? No cóż, za tego Tokaja mogę ręczyć. To jeden z najwytrawniejszych roczników. Zauważył pan to chyba? Tak, miał smak. Czy roczniki mają rzeczywiście jakieś znaczenie? O, to pyszne! Pana rzeczywiście nie warto częstować szlachetnym winem. Z Tokajem jest tak samo jak z fotografowaniem, panie Ekdal. Potrzebuje słońca. Może nie? O! Tak, słońce rzeczywiście swoje robi. Zupełnie tak samo jest. Z panami szambelanami podobno także potrzeba i słońca. Przestarzały dowcip. Pani Berto. No, w każdym razie roczniki bywają bardzo, ale to bardzo rozmaite. Najstarsze są najlepsze. Zalicza mnie pani do starych? O, daleko panu jeszcze do tego. Czyżby, a jak ze mną, pani Berto? A ze mną do jakich roczników, no, pani nas? Co? To słodki, panowie! Brawo! Pani Zorbi zawsze znajdzie jakieś wyjście, jeżeli tylko chce. No cóż, pijemy, panowie. Petersen, zwijajcie się. Gregers. Może wypijemy razem kieliszeczek, co? A może i pan? Panie Ekdal, przy stole nie mieliśmy okazji. Poszedłem nie tędy, którędy należało. Proszę wybaczyć, tamte drzwi były zamknięte. Proszę wybaczyć. To nie był chyba... Zna pan tego człowieka? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Proszę mu tam coś dobrego wsunąć do kieszeni. Nie wiem. A więc to było?